Siemasz, Mato Tajkungu, witam was w kolejnym odcinku z Pokémonów. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak widzicie, jest to 7 odcinek. Zobaczmy nasze Pokémony. Nic się kompletnie nie zmieniło, ponieważ ich nie expiłem, nie grałem od poprzedniego odcinka. Więc tak jak na razie po prostu lecimy expić jakby mojego Pokémona. Tutaj na razie chyba nie wejdziemy, tak? Dobrze pamiętałem, tutaj nie wejdziemy na razie. Więc jedziemy sobie tędy w lewo i zobaczymy, jak to będzie tutaj. Tutaj mamy jakąś trawkę do ominięcia tych ziomków, ale ja wcale ich nie chcę omijać, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu omijać żadnych trenerów ze względu na to, że chcemy trenować nasze Pokémony. O, idealnie, Tailoa mamy tutaj. Dobra, to masz tutaj Quick Attackiem, żebyście za bardzo nie ten. O, ty szujo, cholera, mnie też zabierze dość mocno. Myślałem, że dam radę po prostu go zabić tym Quick Attackiem, no ale dobra, niestety nie udało się, więc jest. Ale i tak jest dobrze, tak? Shatan Gain, coś tam. Nie wiem, czego on chce tam użyć, nieważne, żeby nie elektrycznie tylko, bo będzie ten Lombre. Nie, to jest dobrze, nie wiem, czego tutaj Steel Winga. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie na niego działało. Sprawdźmy, po prostu sprawdźmy. Critical hit, ale no właśnie, it's not very effective. Ale Wingatak, bo przecież on jest chyba tym, drewnianym. Kurde, jakim drewnianym? No właśnie, super effective, bo on jest przecież nie drewniany, kurna. Trawiasty, dokładnie o to mi chodziło, o trawiastego. Dobra, Lombre pokonany, bardzo fajnie, już mamy tutaj dobrze. Więc jest naprawdę git. Niedługo będę miał jakiś wyższy poziom. Chcę go dobić do 25 chyba, z tego co pamiętam. Bo tak mi się wydaje, bo nie grałem naprawdę od ostatniego razu. Nawet nie pamiętam dokładnie, co chciałem robić. Ale wydaje mi się, że właśnie chciałem. Dlaczego tego użyłem? A dobra, tak zabiłem, więc jest dobrze. Tutaj też Wing Attack, ponieważ będzie super effective, więc warto. Dobra. Mamy 23, zaraz zobaczyć, na pewno chciałbym do tego 25. Jeśli go podbiję do 25, te wszystkie, to tamtych będę podbijał do 30. Więc jest dobrze, chociaż tak naprawdę mógłbym tamtych najpierw podbić, ale dobra, powiedzmy, że do 25 mogę podbić takiego Swallowa. Dobra, więc lecimy sobie do tego i zobaczmy, z kim sobie tutaj teraz walczymy. Geodude, nie wiem, czym tutaj najlepiej, chyba też Wing Attackiem, tak mi się wydaje. Wing Attack jest najlepszy na wszystko, cholera. O cholera, jednak it's not very effective. Pek też nie będzie. Steel Wing przecież będzie super effective, przecież jest stalowy, ja pierniczę, jestem debilem. No dobra, ale mamy w takim razie zajebisty atak na nich, więc sobie potrenuję po prostu. No i bardzo ładnie chyba mi idzie ten exp, zaraz będziemy mieli 25 bezproblemowo. Tutaj też na szczęście gościu będzie miał kamienne potwory. O cholera, on jest ognisty. O shit, nigga. To już nie spodziewałem, dobra, tutaj mi się udało na szczęście. Steel Wing, dobrze pamiętam, że Steel jest dobry na walczące? Nie jest dobry, ale nie jest też niedobry. Dobra, to Quick Attack i powinniśmy gościa dopierdzielić. Bardzo ładnie. Niestety 25 nie nabiliśmy. Aha, tędy się na razie nie da przejść. Czyli lecimy sobie po prostu tutaj w lewo do tej jaskini. Więc wchodzimy do jaskini, zobaczmy, jaka to jest jaskinia. A, już pamiętam, jaka to jest jaskinia. Dobra, ciśniemy, zobaczymy, jak tutaj jest. Koffing, taki jesteś sobie sprytny. Myślę, że Steel Wingiem cię załatwię. Fuck, jestem zatruty. No to do dupy. Dobra, wiecie, co zrobimy? Na pewno mam jakiegoś antidota. Na pewno mam jakiegoś antidota. A może i nie mam. Cholera, sprzedałem. Dobra, trudno, niech sobie umrze. W sumie aż tak specjalnie mi na tym nie zależy. Czy ja mogę już używać... O, Slagma, bardzo fajny Pokémon, bardzo go lubię. Czekajcie, o cholera, może mi się uda. Może mi się uda. Jest, mam 25, to bardzo dobrze. No to w takim razie może sobie spokojnie umrzeć ten Swallow. I teraz weźmiemy, nie wiem, Wolfika na przykład. Czy ja mogę już Strange'a używać? Czy ja już w ogóle dałem Strange'a? Nieważne, czy dałem, czy nie dałem. Mogę go dać Strange'a teraz. Bo specjalnie, oczywiście, Marianowi. Tak. Tackle, Headbutt, Headbutt, Tackle. Oczywiście, że Tackle, Headbutt jest lepszy. Dobra. Czyli mamy, to teraz sprawdzę, podejdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, czy po prostu mogę używać już tego. Fuck, ale nie chciałem takla, tylko chciałem bajta, ale nieważne. Czy mogę tego użyć? Chyba nie. Aha, jeszcze nie mogę tego użyć, czyli muszę najpierw pokonać lidera. Ktoś się w ogóle pytał, czy mogę pokonać lidera, czy nie ominąłem lidera. Dlatego czekajcie, patrzcie. Pewnie w tym, o to miasto wam chodziło, to ja wam pokażę. Czekajcie, tutaj się nie dało jakoś tego. No w każdym razie, jak widzicie, nie ma tutaj gimu.
Więc po prostu nie ma tutaj gimu, więc jest spoko. Tak jak tutaj byłem, bo czerwone są gimy chyba. Nie. Nie, gimów nie są zaznaczone? What the fuck? Dobra, to jednak zgłupiałem. Nie wiem, o co chodzi, bo tutaj gdzieś powinien być gim. Tak gdzieś. Tak pomiędzy powiedzmy tym czerwonym, a tym powinien być gim, no ale nieważne. Bo to jest czerwone i ciemnoczerwone to może jest gim. Czekajcie, sprawdźmy. Tak, ciemnoczerwony to jest gim. Dobra, czyli już wiem. Czyli tutaj mamy gym, a tutaj gymu czy gymu sali nie mamy. Zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli. Nie wiem, jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nas tutaj nie było. Takie sprytne, co? No i dobra, pozbieramy sobie berries. Niech ten Swallow sobie już umrze, bo mnie denerwuje tylko. Ej, właśnie, może mam jakieś berry, które pozwoli przeżyć mojemu temu. Ale to już właściwie nie ma sensu, właśnie. Po pierwsze, on już umarł. To po pierwsze, a po drugie, to nie ma sensu gościa tam chronić, bo to nie ma sensu, wiem, wiem, bardzo mądre słowa. Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Roar! Ja pierniczę! Ale nie, Roar, wiem co robi Roar, bo nie pamiętałem co robi Roar, ale Roar tylko robi tak, że zmienia się powiedzmy atak na... W sensie, że Pokémon, z którym walczę, musi zmienić, powiedzmy ten trener musi zmienić Pokémona. O, w dupę, skurczybyk mnie zabił. Ale stręcza mogę używać już tutaj. A, mogę używać już tutaj, pomimo tego, że nie jestem na razie jeszcze jeszcze nie mam HM-u, więc w sensie jeszcze nie pokonałem sali, więc nie mogę używać tak jakby na te kamienie. Ale tak w walce już mogę sobie używać tego stręcza, więc jest dobrze. Tutaj na razie nie możemy przecież iść. Dobra, to wcale tam nie... A może tam pójdę, bo może da się tutaj wjechać na górę. Da się. O. Nie mogę jeszcze, skurczybyki. Tacy są sprytni jeszcze. A mogę. dobra, to cześć ziomek. Co tam masz dla mnie? Wow, coś strasznie ciężkiego. O, ty dziwko. Tego się nie spodziewałem. Dobra, Kaden. Masz Psybeam. Wiem, że dałbym radę normalnie go zabić, ale to. Tutaj jest na szczęście gościu, który uleczy moje Pokémony, co jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo fajne. Chodź tutaj. Idziemy tutaj. Chodź tutaj, staruszko pani. Pani staruszko, proszę uleczyć mi Pokémony. Dziękuję bardzo. Nie chcę już, dobra, dziękuję. Więc lecimy sobie tutaj i zobaczmy, jak to tutaj będzie. Chodźmy tędy, chodźmy tędy, chodźmy tędy, chodźmy tędy. O, czy chcesz ze mną walczyć? Nie chcesz ze mną walczyć. O, ty szmato, a ja chciałem z tobą walczyć. No, ale oczywiście się nie da. A, ja już pamiętam, gdzie będzie to. Tutaj, cholera, ale nie pamiętam, czy tutaj będzie gim, czy nie będzie gimu. Ach, nieważne, sprawdzam, czy tutaj są. O, ten gościu jest fajny, bo nam coś fajnego da. No i chcemy Secret Power, bardzo fajnie komuś to dać. Bardzo lubię to komuś dawać, ponieważ to jest bardzo, bardzo przyjemne. Czekajcie, Secret Power. Uwaga, czy ktoś umie? Wszyscy umieją. No i to jest coś, że nie wiem. Myślę, że Wolfikowi dam. On pewnie będzie miał tam kiedyś jakiś ten. Dobra, zrobimy to. Zrobimy to. Zamiast, nie wiem, zamiast Howla. To jest bardzo słaby atak, ale uwaga, patrzcie na to. Używam Secret Powera i uwaga, coś się stało. Jest po prostu baza nasza tutaj. Nie chcę tutaj bazy, ponieważ jest słaba. Czy jak się zrobi z drugiej strony drzewa, to jest inna baza? Nie, to jest ta sama, dobra. No i właśnie, i to jest coś cudownego tutaj właśnie. Dlatego ja bardzo to chciałem mieć. Ja mam już upatrzone sobie miejsce, w którym sobie to zrobię w sumie, więc mogłem na razie... Cholera, mogłem na razie tego nie dawać. Powiedzmy, że chcę sobie Secret Base zrobić, ale to jest słabe. I tutaj można sobie właśnie robić dekoracje, tylko że ja chyba jeszcze nie mam żadnych dekoracji. To jest słabe, że ja dopiero daleko, daleko, daleko będę chciał sobie zrobić tę bazę. Już dałem Secret Power i już Secret Powera, kurna, nie odzyskam, co jest... Bez przesady, aż tak szybko chodzi. Dobra, uwaga. Można mieć oczywiście tylko jedną naraz, ta jest słaba, zwłaszcza, że to jest taka dziura. Nie wiem, czy takie dziury się da powstrzymywać, nie wiem w ogóle, po jaką cholerę oni je zrobili. Zobaczymy jeszcze tę.
I możemy sobie zrobić na przykład, będzie taka fajna, o, też do dupy była, więc jest do dupy. Dobra, lecimy sobie w takim razie tam na górę. No i zobaczymy, jak to tam będzie. Może znajdziemy jakąś fajną bazę w międzyczasie i będziemy sobie mogli gdzieś założyć jakąś fajną bazę, ponieważ ja lubię zakładać te bazy, są naprawdę, naprawdę fajne, bo jakieś takie, nie wiem, urozmaicenie właściwie to jest. Takie, no to fajne, no, kurde, fajne, no. I tyle. Fajne i tyle. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę. No serio, takie coś mu zostało. W ogóle jak działa Secret Power, bo ja do końca nie pamiętam. On byle jakiego ataku używa? Nie, ej, Secret Power całkiem nieźle bije. Cholera, jestem sparaliżowany. Mega Drain, cholera, se wymyśliła. Ja pierniczę, ona mnie zabiła. Masz tu ten... Kata powinienem na niej użyć, bo widzicie, ona jest roślinką. Teoretycznie powinno być super efektyw, ale w praktyce nie jest. Tutaj mamy pył wulkaniczny, jakby się ktoś pytał, o co tutaj chodzi, że to jest takie. To jest właśnie pył wulkaniczny, tak jak ja mówię. I tyle, no i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. No, co tam, ziomuś? No, walcz ze mną, walcz, ty nie chcesz ze mną walczyć, o ty szujo. Dobra. Uderzmy tutaj, Rock Smashem na przykład. O matko, jakie to jest słabe. Kat. Albo tylko na tego jest słabe, w sumie niekoniecznie to jest ogólnie słabe, tylko na tamtego może być słabe, bo może być po prostu Lin... Nie, on ma to samo, no właśnie. Tylko trzymaj, dwa razy stręci po gościu. Dobra, zawalczymy z tym gościem, który się tutaj chowa w kępie, Spinda, hehehe. Takie śmieszne. Taki ciemny śmieszek, bo się śmieje ze Spindy. No to jest dość śmieszne, no. Nie jestem gimbusem, no. Weźcie się, no. Dobra, bijemy. Dobra, 23, to jest dobrze. Matsport? Nie chcę tego. Tak, nie chcę tego. O, oh, fuck. No to umarłem chyba. Ach, cholera. Tego nie chcemy, no to Kaden leci. Nie recover, Confusion. Dobra, no to leci Confusion, poleciał Confusion i jest dobrze. Teraz podlecimy sobie tutaj, czy tutaj zgarnę? Ether, jecha. Jeszcze raz podjadę tam. Super Repel. Super Repel jest fajny. Repel to jest coś takiego, czego się używa, żeby mnie Pokémony nie atakowały, ale mi to specjalnie nie jest potrzebne, bo ja chcę po prostu trenować teraz te Pokémony, więc nie chcę unikać walk, wręcz przeciwnie. Chciałbym ich więcej, 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 więcej i więcej. Numer Confusion, dawaj. O matko, serio, coś takiego. Ja pierniczę. Mniej to już chyba nie mogło mu zostać życia. Coś mi się wydaje, że zostało mu po prostu 1 HP. Czekajcie, chcę zobaczyć tę bazę. Słaba, powiem wam, że słaba. Dobra, dawajcie dziewczynki. Genio i ten, i Kaden, a nie Genio i ten. Dobra, Sidebeam, masz tutaj Steel Wing na tego. Jehej. Sidebeam, jehej. Trudna walka, strasznie trudna walka, to była naprawdę trudna walka. Zastanawiałem się, czy ja dam radę, czy ja na pewno dam radę. Recover, cholera, dlaczego to jest na pierwszym miejscu, jak bez sensu, no ale dobra. Trudno, Spinda i tak nie jest jakaś straszna, więc mogłem to sobie zmarnować. Max Ether, co robił Ether do końca, nie pamiętam. Chyba mi zwiększał PP, tak mi się wydaje, jak mi się skończyły PP, to po prostu się dodawało PP oczywiście w ataku. Kurna mać, nie chcę tego używać, ja pierniczę, dobra, Confusion. Damn. O, doszliśmy do miasteczka już chyba. Bardzo fajnie, bo przydałoby się trenować inne Pokémony. Nie, to jeszcze nie jest miasteczko. To jeszcze nie jest miasteczko. To jest jakiś frajer. Dał mi Sudsak. Nie wiem, co to jest Sudsak, ale nieważne. It's empty, pewnie tam to też jest empty. A dobra, sprawdzę. No, niestety zgadłem, dobra. Dawaj, ninjo. Dawaj ze mną, co? Ja cię zniszczę, po prostu cię zniszczę, rozpierdzielę. O, Ninjask, Ninjask jest bardzo fajnym Pokemonem. Ach, by się sam uderzył, kurde, byłoby lepiej. Nie? Uff, ja pierdzielę, znowu się przestraszyłem, cholera. Już mi się tak kiedyś robiło, ale i tak się przestraszyłem, że mi się znowu zacięła. Znowu zacięła, po prostu, że mi się zacięła gra. Wcześniej mi się nie zdarzyło, żeby mi się zacięła tak jakoś specjalnie, żebym stracił coś. No ale cóż, dobra. Aran. O ty szuja, powinienem użyć Sidebeama.
No nieważne, dobra, użyłem dwóch Confusionów i tak mi się nic nie stało właściwie. Ten 32, o kurde. Aż sprawdzę, co to jest. 32, double, no. Ale super, że to znalazłem po prostu ekstra. O, tutaj na szczęście już nie pada tym pyłem, co jest bardzo fajne. Idziemy uleczyć Pokémony. Ja my tu nagrywam. Dopiero 15 minut, matko bosko. Mi się wydawało, że już 10 tysięcy godzin. Dobra. Gdzie my teraz możemy podejść? Widzę, że tutaj nie mamy żadnego gymu. Ale mamy inne rzeczy. Na przykład tutaj to chyba było, tak? Dobrze mi się wydaje? Dokładnie tak. Dostałem dig. Fajnie. To lecimy sobie. Cześć gościu. Coś mi gadał o Route 11. Coś tutaj trzeba było zrobić, żeby on się ruszył. Już nie pamiętam dokładnie. Pogadam ze wszystkimi. Tak dalej. Aha, właściwie ten. Właśnie, Gabi. I'm visiting an area on road 10. We're trying to summon coming new talent. Today we turned our lens on the trainer Kungu. There's something about this trainer that you could or interest. The best way to determine how strong a trainer is, well, the fastest way is to battle. And so blah 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 blah. That's how we ended up in battle with Kungu. I mean, again, Matko Bosko. Oni opowiadają o tym, czego ja użyłem? No właśnie. Dobra, kisem w dupę. Powiedziałem im, że easy. Bo taka była ta walka, easy. Dobra, pogadajmy sobie ze wszystkimi, bo tutaj możliwe, że coś trzeba z nimi pogadać. Oni gadają o różnych routach, nie wiem dlaczego. Dobra, teraz pogadam z tą laską. A, ja już chyba pamiętam, co trzeba było zrobić, żeby się coś ten... Ale wiecie co? Pytaliście się mnie, dlaczego tutaj nie przychodzę. Ale czekajcie, zanim to zrobię, jeszcze zagram sobie z tym gościem w to, bo to jest fajne. Jakieś tam berry, nie wiem nawet jakie. Bierę byle jakie. Uwaga. Chyba to wygram, tak mi się wydaje. Cholera jasna, że... O, dobrze. Jest, dobra. Jest, wygrałem. W końcu wygrałem, jehej. W końcu to zrobiłem, dobra. Ale najpierw pogadam sobie z tym gościem oczywiście, ponieważ chcę gadać ze wszystkimi. Ale chodźmy sobie tutaj. Chodźmy tutaj i wybierzmy sobie... Nie mogę? Czyli najpierw muszę do innych. Dobra, to trudno. To najpierw pójdziemy sobie później do tamtych. Dobra, na razie idziemy sobie tędy, ponieważ wiem, że to gdzieś tutaj było. On mi chyba dał Hola z tego. Roara, no właśnie. Czyli Gunwo. Generalnie. To, co ja sobie tam odrzuciłem. Więc spoko. Dobra, bajta masz, dawaj bajta. No i po gościu, no trzeba temu Wolfikowi zdobyć ten 25 level. Dobra, dawaj. No chodź tu, no chodź. Goldin, tak? Bite i po Goldinie. Dobra, jednak żyje, ale i tak jest frajerem. bite. Wolfik, coś tam. Barboach. Bardzo dobrze, ja cały czas bite'em, kurna, cisnę. Teraz tak ladam, bo już się nie opłaca bite'a, kurna, na taką ilość HP. No i dobra, aha, jeszcze z tą sobie laską zawalczymy. No dawaj, tego Marilla. Fuck, nie chciałem tak z tobą walczyć. Dobra, masz secret powderem. Masz tutaj teraz bajta. No bajta używaj. Dobra, używa. No i mamy 24, dobra, udało się 24. Jeszcze tylko jeden poziom i zaraz będzie bardzo fajnie. Coś tak czułem. Takiem czuł, nie? Jak to się mówi teraz, tak młodzież mówi. Bo ja nie jestem młodzież. Ja już jestem taki stary. O cholera, mogę mieć przesrane. Ale nie, w sumie nie będę miał przesrane. Dobra, bite na nią. A tutaj stręcz na niego. O w dupę. It's not very effective tam było. Bite tu.
Rock Smash? Cholera, nie mam dobrych tych na niego. Fucking hell, dobra, czekajcie, zrobimy tak. Headbutt. Nie mam tutaj dobrych tych na niego. Dobra, ale udało się. Udało się, tylko Wolfik ma teraz bardzo, bardzo mało HP i to jest problematyczne, ale okej. Dawaj, gościu. Dostałem jakieś berry. No i o to chodzi, trzeba przyjść tutaj, żeby tam się później otworzyło, więc idziemy sobie tutaj. I przychodzimy, coś sobie patrzymy. Dobra, mogę sobie ten. Dobra, kij w dupę. Tutaj mamy PC. To było... Aha, już wiem, co trzeba było zrobić, żeby tutaj ktoś był. Damn, jaka ta gra jest skomplikowana. Tu zrobić to, tu zrobić tamto. No ale dobra, to ciśniemy w takim razie. Mam nadzieję, że uda mi się to przeżyć. Cholera jasna, tym Wolfikiem, żeby chociaż dobił ten 25 poziom, no. Zdecydowanie mi się nie uda. Jak to go ścisnęło? Matko Bosko, dobrze. Może się jednak uda. Tutaj gdzieś w trawie chcę z kimś zawalczyć. Jest! Ha, 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 jeden HP miał. Miał jeden HP, bardzo ładnie. W takim razie teraz jeszcze tylko Marian. Jak Marianem dobijemy 25, to już bez problemu możemy 35 cisnąć i gieniem, i kurde tym. Aż no to trafiłem na przeciwnika. A to on też ma, nie ma dobrych ataków na niego, ale dobra, trudno. It's not very effective, ale i tak go rozwalił, no. Tak, tak działa Kaden. Dobra. Tego strężem pociśniemy. Bardzo dobrze. Mech, takie kurde są. Najfajniejsze są w krzakach. Najbardziej lubię w krzakach mieć. I właśnie w krzaku jest moja ulubiona. A to może będzie Geodude? Nie będzie. Więc wejdźmy. O, ta jest. Ta się wydaje spoko, ale jest trochę mała. Nie wiem, zobaczymy, jak to tam będzie. Slagma, tak? Już go nie ma. O, już 24 poziom, ale jajca, tak szybko leci. Bardzo ładnie i zaraz będziemy mogli już normalnie gieniem chyba pocisnę najpierw TT. A później jak będą jakieś trudniejsze walki, to ewentualnie wiecie. Ach, cholera, jak ja nienawidzę tego, że tam jest taka przerwa. Nie wiem, może to się da jakoś załatać i wtedy będzie lepsza ta baza, nie wiem, nie mam pojęcia właśnie. No, no ale cóż, no nie wiem, to nie wiem, no i trudno, no i trzeba się będzie kiedyś. Ja pierniczę, dlaczego akurat te kamienne, no bo w sumie jesteśmy przy kurde jakiejś pierdzielonej, na jakiejś pierdzielonej górze, to nie jest jakieś specjalnie dziwne. No ale dobra, no trudno. Trzeba to przeżyć, po prostu trzeba to przeżyć. Na razie pod tutaj kpimy Kadena, to nie jest jakiś specjalny problem, tam mi się na razie nie chce iść. Z tego co widzę, to gościu tutaj... O, z matchupem sobie poradzę akurat. Chyba. Ała. No dobra. Jest, krytyk. Nostalgia krytyk. Pozdro dla kumatych. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Full heal. Właśnie, może ja użyję, kurde, na tym, na Marianie jakiegoś potiona. Potiona, sorry, potion. 20 HP mu przywróci, to użyję dwóch. Jej, i teraz mamy dużo HP i teraz możemy sobie walczyć. I team magma tu jest, matko bosko, i przyszedł team aqua. Matko bosko. Aha, i oni poszli. I teraz jesteśmy sobie z jakimś ziomeczkiem tutaj. Czy nawet nie musieliśmy gadać. No i dobra, znaczy w sensie walczyć. O, teraz walczymy. Kurna, pamiętam, jak jedna liderka ma, takie, ma takiego Pokemona. Jaki on jest strasznie denerwujący, matuchno. Dobra. Moonstone. Może kogoś ewoluujemy. Tutaj są te i jeszcze takie księżyce. O, i zobaczę, do tego nie wiedziałem. Myślałem, że są tylko te księżyce i... tutaj, o, można sobie tak fajnie zejść. Jakie to cudowne. Gdzie my teraz wyjdziemy? O, damn! Zapomniałem, już wiem, gdzie wyjdziemy. Dawaj, zabij go. Jest! Ha, ha, ha! No i dobra, wszyscy mają 25 albo wyższy. Więc będziemy sobie brać Gienia. Gienio leci tutaj.
Kaden leci na drugie miejsce, jakby co. Będzie Kaden. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jesteśmy. Ja zaraz wam pokażę, gdzie. Ale jak lubiłem tego Pokemona, jak ja go kurde lubiłem. Fuck, dlaczego ja nie użyłem Embera? Kurna, Emberem bym go załatwił za pierwszym, cholera. No może za pierwszym to nie, ale za drugim już na 100%. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Rock Smasha mam, więc pójdę. Great Ball. Pozbieram berries. I tego też sobie zbierzemy. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze tam na górę, bo wiem, że tam coś jest. Na pewno coś tam jest. No, kryjówka chyba tylko. No ale zobaczymy, jaka jest ta kryjówka. Emberem gościa. Weź ty, kurna, by się przydało więcej, kurna, ataków ognistych. Blaze Kick jest fajny, ale to dopiero Blaziken chyba ma. Czyli muszę dobić chyba 36 poziom, tak mi się wydaje, że dopiero na 36 ewoluuje. Sprawdźmy sobie to. Jest. Tędy się da przejść? Da się, o, to jest bardzo fajna, podoba mi się. Może kiedyś tutaj coś tam sobie się osiądę i to będzie fajne, ale na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nic nie wiadomo, to jesteśmy tutaj już, dobra. No i zobaczcie, gdzie żeśmy sobie wyszli. O, dokładnie tutaj. I teraz jak chyba będziemy iść tędy, to nas zaczepi May? Tak mi się wydaje. To jeszcze nie teraz, dobra. W ogóle dlaczego ja nie jeżdżę rowerem? To jest dobre pytanie, dobra, więc jedziemy sobie, wracamy sobie na razie tam. Tutaj, o tędy, dokładnie. Mamy tutaj oczywiście którędy przejść. Dobrze. Bo tutaj przecież jest oczywiście to. Więc aha, tam to jest zawsze rozwalone już. Pi, ciekawe. Bla 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 bla. Kurde. Okej. Bardzo fajna muzyczka jest w tamtym miasteczku, ale kij z nim w dupę. Z tym miasteczkiem w sensie. Dobra. Jesteśmy sobie tutaj i gdzie my chcemy iść? Czy na górę, czy... Nie, no myślę, że pójdziemy jednak na górę mimo wszystko tam, gdzie żeśmy poszli na razie. Jeszcze gogli nie dostałem, więc nie można przejść przez pustynię niestety. To jest minus. Ale dobra, spokojnie, damy radę sobie przejść tędy. Tutaj jest teraz odblokowane. Właśnie, teraz musimy iść tutaj. Więc idziemy tutaj. Ile mam? 27 minut. Jedziemy sobie. Udało się. Dobra, dojechaliśmy sobie w takim razie tutaj. I zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Dokładnie, tutaj będą się napierniczać Team Aqua z Teamem Magma. Więc tak, więc będą się po prostu napierniczać. Tutaj widać, jest 3 na 1, więc bardzo, bardzo źle. Dobra, idziemy sobie tędy. A nie, najpierw pójdziemy w drugą stronę, bo tutaj teraz, gdzie idziemy, to musimy iść. A chcę powalczyć ze wszystkimi, bo tak jak wam mówiłem, lepiej jest walczyć ze wszystkimi po prostu. Muszę nabić 35, geniowie, więc do tego czasu jeszcze troszeczkę to w sensie nam się zejdzie. A nie, tutaj się nic nie da. Wydawało mi się, że tutaj były walki. Ale nie było walk, więc idziemy sobie tylko tędy. Zaraz będziemy walczyć z bossem, tak wam zaspoileruję, ale to już zaraz. Dlaczego nie użyłem double kicka? Ja pierniczę, to ja nie wiem. No nieważne. Tutaj kolejny, no dużo. Różnorodność widzę w Pokemonach. Gościu preferuje. Oh shit. Nice. Dobra, więc mamy coś takiego. I tutaj powiem wam, że zapiszę sobie na save'ie drugim. Dokładnie tak. Zapiszmy sobie na save'ie drugim i pogadajmy sobie z tym gościem. No dawaj, 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 dawaj. I mamy bitwę z nim. Mightyena, tak? Mam też Mightyenę, ale double kick i super effective, dziwko. Niestety. Dla ciebie niestety. Hehehe. No i dobra, po twojej kochanej Mightyenie. Z tego gościa się troszeczkę boję, bo ten gościu może być ciężki do pokonania. Oczywiście przez Genia, no bo Kaden sobie z nim poradzi bezproblemowo. Bierze Psybeam i po gościu jest. Tak samo z ostatnim jego Pokemonem, Golbatem. Psybeam po gościu. No, więc Kaden jest jednak najlepszym moim Pokemonem, pomimo tego, że nie ma chyba najwyższego poziomu. Chociaż może i ma najwyższy poziom. Nie wiem, pogadamy sobie z nim, weźmiemy sobie to. Tak. Jej. Mam Meteor. Który on ma poziom?
27. To jednak Kaden ma dalej najwyższy poziom, ale nie będzie miał w momencie, kiedy po prostu sobie zrezygnuje z tego w sensie takim, że... kurna, jak to się nazywa? Że po prostu zacznę trenować lepiej tego... ziomeczka. Dokładnie, w sensie lepiej wytrenuję sobie... no, jak to się nazywa? Kadena, właśnie Gienia sobie lepiej wytrenuje i Kaden będzie taki poszkodowany, biedny sobie gdzieś tam z tyłu siedział, płakał. Dokładnie tak. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Gdzieś tutaj, gdzie tutaj można dużo walczyć najwięcej. Tutaj z nią sobie powalczę i jest dobrze. Szurumrisz, aha, i tutaj jest miasto, no tak, tutaj teraz jest miasto. Ja zapomniałem w ogóle, że tutaj jest miasto. A jest miasto, zdecydowanie jest miasto i dopiero i tutaj mamy właśnie pokonać lidera. Future Sight? Wydaje mi się, że to jest jakieś gunwo. Tak mi się wydaje, że to jest jakieś gunwo. Najwyżej spierdzieliłem sprawę i trudno. No, no. Aha, z nim się po prostu ten... Dobra, więc mamy kolejne miasto. Pójdziemy sobie tutaj, zapiszemy grę. I powiem wam tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!